Siema wszystkim, z tej strony Olek z kanału Historyczny Top. Dzisiaj opowiem wam w telegraficznym skrócie, jak to było ze stolicami Polski. Powszechnie uznaje się, że były tylko trzy. Tego też uczą w ogólnikowych podręcznikach od historii. Jednak jest to nieprawda, stolic było więcej. Oficjalnie pięć miast pełniło te funkcje. Mniej oficjalnie? Znacznie więcej. Nim przejdę do części merytorycznej, zachęcam was do subskrypcji kanału, lajkowania tego materiału, żeby miał szansę się rozejść. YouTube niestety ogranicza zasięgi nowych i rzetelnych kanałów przez tak zwane zakazane słowa, na przykład wojna. To po prostu niedoskonałość YouTube'a. Miejmy nadzieję, że z czasem to naprawią. Przechodząc do tematu odcinka. Powszechnie za stolicę uważa się w kolejności chronologicznej. Gniezno, Kraków i Warszawę. Te miasta faktycznie były stolicami Polski i Gniezno należy uznać jako pierwszą oficjalną stolicę Polski, choć w czasach średniowiecza pytanie, które miasto było stolicą, nie ma wiele sensu. Dlaczego? Ponieważ średniowieczne monarchie nie posiadały stałej rezydencji władcy i organów administracji, takich jak choćby w późnym średniowieczu. Piastowski władca to w owym czasie rex ambulans, czyli król podróżujący. Nieustannie zmieniał on miejsce pobytu i w efekcie państwo posiadało kilka stolic, a właściwie głównych grodów, w których zatrzymywali się panujący wraz ze swoim dworem i drużyną wojów. Jednak jeżeli mielibyśmy wskazać miasto najważniejsze w czasach Mieszka, to byłoby nim Gniezno. Zgodnie z dokumentem Dagome Iudex około 991 roku za jedyną formalną stolicę państwa polskiego uważano wówczas Gniezno. Dodatkowo na ten fakt wskazuje umieszczenie w Gnieźnie relikwii świętego Wojciecha i zorganizowanie zjazdu gnieźnieńskiego oraz koronacje królewskie w tym grodzie. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę odkrycia archeologiczne i czasy sprzed założenia Gniezno, za pierwszy ośrodek władzy uznać należy Giecz. Badania prowadzone od 1949 roku wskazują, że ten gród jest starszy od Gniezna. Archeolodzy dowodzą, że Giecz to matecznik Piastów, władców Polan, że był pierwszą stolicą rodzącego się państwa polskiego. Podsumowując, Giecz mógł być osadą rodzinną Piastów, a Gniezno pierwszą stolicą na większą skalę. Warto zaznaczyć, że od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa, tuż obok Sandomierza i Krakowa. Pisał o tym Gal Anonim, który miasta te nazwał stolicami. Taki stan rzeczy spowodowany był tym, że w skład Królestwa Polskiego wchodziły księstwa Polski, Śląska i księstwo sandomierskie. Za czasów panowania Bolesława Chrobrego najważniejsze było Gniezno, ale Poznań, Włocławek i Giecz wymieniane były tuż po nim, jako miasta siedziby władcy. Gniezno uważane jest za pierwszą pogańską stolicę i drugą chrześcijańską, a o Poznaniu mówi się jako o pierwszej stolicy chrześcijańskiej naszego kraju. Za czasów panowania Kazimierza I Odnowiciela na Polskę najechał książę czeski Brzetysław i zniszczył Gniezno. Z tego powodu w roku 1039 lub 1040 stolicę przeniesiono do Krakowa, gdzie miasto to pełniło rolę miasta stołecznego przez 40 lat, do 1079 roku. W 1075 za panowania Bolesława Śmiałego zostało utworzone biskupstwo mazowieckie ze stolicą w Płocku. Po wygnaniu Bolesława Śmiałego jego brat Władysław Herman w 1079 roku przejął władzę w państwie. W tym czasie głównym ośrodkiem władzy stał się Płock, ponieważ było to główne miejsce rezydowania Hermana. Płock pełnił także rolę siedziby państwa podczas panowania Bolesława Krzywoustego, aż do jego śmierci i rozbicia dzielnicowego w 1138 roku. O rozbiciu dzielnicowym przygotujemy wam osobny materiał, bądźcie pewni. Po rozbiciu dzielnicowym na 152 lata stolica wróciła do Krakowa. W 1290 roku stolicą Polski na 6 lat stał się Poznań. Było to do końca panowania Przemysła II. Przez kolejne 499 lat stolicą, aż do trzeciego rozbioru Polski, był Kraków. Oczywiście miały miejsce małe, krótkie zmiany w tej materii. Między innymi w 1568 roku Zygmunt August przeniósł się z dworem i urzędami centralnymi do Warszawy. Po śmierci Augusta kolejny władca, Henryk Walezy,
Z powrotem rezydował w Krakowie. Zygmunt III Waza w 1596 roku rozpoczął trwający aż do 1609 proces przenoszenia urzędów centralnych i administracji do Warszawy. Jednak to Kraków pozostawał oficjalną stolicą Polski i miejscem koronacji kolejnych królów. W czasie zaborów powstawały na ziemiach polskich kraje i księstwa z różnym zakresem autonomii, więc ten czas w naszym zestawieniu pominiemy. Po odzyskaniu niepodległości na ziemiach Polski powstały cztery lokalne ośrodki władzy w Lublinie, Cieszynie, Krakowie i Poznaniu. Miano stolicy wróciło jednak w 1918 roku do Warszawy i miasto to do 1939 roku pełniło tę rolę. Pod koniec II wojny światowej funkcję stolicy pełnił przez kilka dni Lublin, a także Chełm. Następnie Łódź zyskała na kilka miesięcy miano miasta stołecznego ze względu na ogromne zniszczenia Warszawy. Do Warszawy tytuł ten powrócił de facto w 1945 roku, a od 1952 zapis o stołeczności Warszawy znajduje się w Konstytucji po dziś dzień. To by było na tyle w tym materiale. Jak sami widzicie, pojęcie stolicy ewoluowało na przestrzeni dziejów i w zależności od epoki miało inną wagę i pełniło inną funkcję. Pamiętajcie o ocenie materiału, komentarzu i subskrypcji kanału. Oglądajcie nasze inne materiały. Mamy już kilka rozpoczętych serii i lecimy dalej. Wpadajcie także na naszego Instagrama, gdzie codziennie wrzucamy ciekawostkę, o której raczej nie wiedzieliście. Dzięki i cześć!